Siemanko, siemanko, niezły wdzięko. Jestem bardzo ciekawy jak będziemy słuchać jak będę tak blisko mikrofonu. A propos ten mikrofon, jest to mikrofon taki jak się zakłada na aparat. Jest podłączony do y, Rode y, Go tej jedyneczki. A to bezprzewodowo y, transmituje do drugiego Go, który jest podłączony do aparatu. Dlaczego tak podłączam? Ponieważ mogę mieć tutaj również umieszczony y, Umieszczony mikrofon, ale chciałem, jeżeli siedzę już przy komputerze, wolę i wiem i mam opinie innych i tak dalej, tak dalej, że jeżeli jest lepszy dźwięk, lepiej ogląda się film. A więc dzisiaj dzień, yy, dzień wesoły chciałbym powiedzieć i nie idzie się do szkoły, ale to jest bzdura. A dzisiaj dzień taki, że byłem u fryzjera i zrobiłem parę innych rzeczy. O, widzicie teraz w całości ten cały tutaj mikrofonik. Zazwyczaj staramy się, żeby mikrofon nie wychodził z kadru. Inaczej nie był całym, jakby bohaterem kadru. Przesunę trochę komputer, przesunę trochę mikrofon, ustawię go troszeczkę lepiej tutaj do mnie. O, i jedziemy. A więc dzisiaj o kompozycji. Tutaj z Instagrama ściągniętych kilka, kilkanaście przykładów czegoś, o czym chciałem powiedzieć. Czegoś, o czym. których ja. których zasad kompozycji ja używam. Musicie pamiętać o tym, że są jest dużo zasad kompozycji. Właśnie przed chwilą dowiedziałem się, że jest 10, bo sobie wygooglowałem, ale nawet nie znam wszystkich, tak naprawdę przyznam się, i uważam, że nie wiem, czy potrzebne, żebyś znał. Może znać i więcej zasad kompozycji, ale oglądasz pewie, pewne zdjęcie, pewien obraz i z jakiegoś powodu ten ci się bardziej podoba niż ten. Zrobiony w tym samym miejscu, zrobiony przez, nawet nie wiesz, czy to jest przez inną osobę, czy przez tą samą osobę, ale jeden obraz, zdjęcie podoba ci się bardziej, drugie mniej. I Dlaczego pewnego rodzaju obrazy przemawiają do nas bardziej lub inne przemawiają do nas mniej? Właśnie dlatego, że zostały zastosowane przypadkowo lub celowo pewnego rodzaju yy, zasady, które są bardziej, bardziej przemawiają do oka i do mózgu ludzkiego. I tak naprawdę to jest cała filozofia tych zasad fotograficznych w kompozycji, w komponowaniu zdjęcia, czyli w tym, w jak, jaką dobierzemy obiektyw, jak postawimy, czy na statywie, czy nie, w jaki sposób trzymamy, czy będziemy niżej, czy wyżej e, i, i, i w jaki sposób skomponujemy ten kadr, a później co z niego wybierzemy, czy 100%, czy mniej, e, czy więcej, bo możemy przecież połączyć kadry do finalnego obrazu, który chcemy przedstawić odbiorcy. Czyli tak naprawdę e, do finalnego obrazu, który pokażemy w portfolio, aby zachęcić naszych potencjalnych klientów. I tym się różni to, że je, panna młoda, oglądając Twoje portfolio, y, wy, y, ma inne wrażenie, oglądając moje portfolio, oglądając portfolio y, Kazimierza, Włodzimierza i y, innego Johna. I y, y, może do jej się bardziej podobać to, to zdjęcie lub to i nawet i... Sfotografowane w tym samym miejscu, zastosowane taka sama edycja, czyli na przykład bardzo kolorowa, kontrastowa i tak dalej, ale będą kadry, które będą wyglądać inaczej właśnie poprzez, poprzez zastosowanie pewnych zasad fotografii. A jakich zasad fotografii? Więc właśnie w tym. No i potrąciłem mikrofon. W tym filmie chciałem właśnie powiedzieć o tym, jakie zasady fotografii ja staram się w mojej fotografii ślubnej zastosować. Pamiętajcie o tym, jeżeli znacie zasady fotografii, to wiecie... To jest dla was przewaga taka, że możecie wiedzieć, jak je złamać świadomie i jak zdjęcie zrobić e, jeszcze bardziej interesujące, jeżeli jakby e, świadomie to robicie. Można zrobić jeszcze nieświadomie, ale lepiej robić to świadomie. Drugą sprawą jest to, ażeby nie chodzi tutaj o to, żeby e, na każdym weselu czy na weselu ćwiczyć, mówić sekundkę, przesuńcie się tu, znaczy, robimy to, tak, przesuńcie się tu bardziej, no, prawo, ale, ale Klienta to nie obchodzi, tak, że bądźcie w moim kadrze w jednej trzeciej, czy musicie być w rogu, więc przesuńcie się tu, czy staramy się zrobić złotą, jak ona się nazywała, złoty podział, tak, albo trójpodział, albo zasada jednej trzeciej, dwie trzeciej horyzontu. Klienta to nie obchodzi, tak, więc... Ćwiczmy te zasady, ćwiczmy to oko, żeby wychwytywało te zasady fotografii, te zasady kompozycji. Yy, w dniu codziennym możecie wziąć telefon, tak? Możecie. Biorąc telefon, ja wam pokażę taki, taki mały trick. Trik, yy, więc włączamy sobie, yy, włączamy sobie tą. Yy, I zobaczcie, ja mam włączoną taką siatkę. I tu już widzimy, zaraz przejdę właśnie do, tego, do tej zasady fotografii, o której chcę powiedzieć, o której pokazuję teraz, ale mając tą siatkę, już widzimy, że możemy zrobić zdjęcie w taki, a nie inny sposób, czy też film. Ja na każdym filmie praktycznie łamię te zasady fotografii. Jestem centralnie, mam różne rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, mnie, no jeśli chodzi o samo film, o filmy, nie obchodzi to, że y, łamie to, ponieważ ja staram się przekazać informacje, a obiekty, aparat, urządzenie filmujące, telefon, GoPro czy cokolwiek innego, staram się trzymać w taki sposób, ażeby moim zdaniem dobrze mnie pokazywało, nie mnie pokazywało, ale pokazywało y, dany, dany, dany kadr, film, czy też nie pokazywało tego, że mam tutaj, nie wiem, y, Część pokoju, której nie chcę pokazać, czy yy, oślepiające słońce, lub też yy, na przykład, jakbym był w piżamie, tutaj od dołu, yy, od pasa w dół, tak? tak? Yy, rozumiecie o co właśnie chodzi. A więc wskakujemy do komputera, w zasadzie na Instagram, i pokażę Wam kilku, yy, kilka zdjęć, kilkanaście zdjęć fotografów, których, yy, gdzie są zastosowane te zasady. Yy, może będzie jakieś nasze zdjęcie? Zobaczymy. Pierwszą zasadą będzie zasada jakby naturalnej, naturalnej ramy, naturalnego kadrowania pary. Zobaczcie, to jest zdjęcie Tuman Studios. W kolejnym wideo będę mówił o fotografach, którzy mi się podobają, i na których gdzieś tam patrzę, a żeby może uzyskać jakieś pomysły, ale to w następnym filmie. A więc tu zdjęcie, zobaczcie, w jaki sposób. E, są e, skadrowani ta para. E, w jaki sposób e, dobrane są kolory w koło. Oczywiście jest to konfetti, e, jest tego dużo i tak, tak naprawdę tutaj nie było wyboru w dobieraniu tego koloru, ale e, ta, ta rama z tyłu, ten, ten, ten trójkąt, ten daszek taki, oni są wpisani, e, oni są wpisani w ten daszek. E, Złapani są w samym środku. Yy, proporcjonalnie po bokach jest, jest, jest odstęp jest proporcjonalny, jeśli chodzi o to, jak są, jak są ustawieni, również proporcjonalnie. I zobaczcie odległość między górą zdjęcia, górą kadru, a górą tego daszka, a dołem dołu kadru i dołu i tam, czy tam z tyłu jest morze, czy tam z tyłu jest trawa, czy jakiś inny wybieg dla krów, nie wiadomo, ale. Ten, ten, ta linia horyzontu przecina ich, w, można powiedzieć, w pasie, w biodrach. Źle by wyglądało, jakby przecinała ich na twarzach, czy też jakby przecinała ich trochę wyżej, ponieważ to niebo, widzimy niebo, które jest rozmy, rozmyte, czy które jest tak, tak naprawdę wypalone, ale całość kadru gra. Tu jest złamana zasada trójdzielności tego, nie trójdzielności, ale zasada e, trójpodziału, e, czyli osoby są centralnie, ale widzicie, zrobione jest to świadomie, żeby zamknąć ich w naturalnej, w naturalnej ramię. Na następnym zdjęciu to jest zdjęcie sama hurda, sam heard e, z Waszyngtonu. E, sama spotkałem kilka razy, e, fantastyczny gość i zobaczcie, e, tu jest kilka zasad tak naprawdę zastosowanych. I jak i również złamanych. Złaman zasada trójpodziału jak najbardziej złamana, ale zastosowana zasada e, tej ramy, tak, oni są zamknięci w kilku, kilkunastu tych takich krąga, kręgach i e, ta rama w spółka, zobaczcie kolory, jak współgrają. On ma na sobie białą marynarkę, biały smoking, czarne spodnie, biała koszula, czarna muszka, czarne klapy. Oni, oni mają, ona ma na sobie białą suknię, jak panna młoda. i ona ma czarne włosy, on ma czarne włosy, on, i, i, i tak naprawdę, i te tło, całość, cały kadr, zobaczcie, jest biało-czarny, ale nie jest to zdjęcie biało-czarne. Tak? I tutaj z boku gdzieś widzimy jakieś światła, pewnie gdzieś się prze, przemykały. Światła ich, ich e, e, ton skóry jest naturalny, więc widzimy, że nie jest to zdjęcie czarno-białe, a jest to zdjęcie po prostu kolorowe. A wybór miejsca, gdzie zostanie to zrobione zdjęcie, e, pozostawił to, że e, wszystkie te kolory ze sobą jak najbardziej współgrają. Kolejne zdjęcie jest zdjęcie znowu sama. I znowu zamknięci są w naturalnej ramie. Dwa budynki wkoło, w koło, obok siebie. Złamana zasada trójpodziału, jak najbardziej. Sam łamię ją bardzo często, świadomie, ale zobaczcie. Znowu oni są w samym środku, centralnie. Zamknięci w tą taką naturalną ramę. I gdyby było, gdyby sam nie zrobił tego zdjęcia z dołu, aby zrobił tego, to zdjęcie z bardziej perspektywy ich, z wysokości ich twarzy, to ich głowy, ich torsy byłyby na tle drzew i to już nie wyglądałoby tak dobrze. Jeżeli robimy zdjęcia. Tak naprawdę jakiekolwiek, zobaczcie, możemy komponując zdjęcie, jeżeli uważamy, że to zdjęcie może być w jakiś sposób um, nieatrakcyjne albo chcemy coś zasłonić, kawałek kadru zasłonić, tak jak na przykład na tym zdjęciu sama tutaj. E, nie wiem co było na dole kadru, w dole kadru. On chciał ich umie umieścić na samej górze, e, bo widział, że e, jeżeli umieści ich na dole, to będzie to zdjęcie nieatrakcyjne, a jak umieścić ich na górze, będzie fajne. Na... Te dwie trzecie kadru poniżej, które zostały zasłonięte tą, tymi lampkami, myślę, że tam było coś nieatrakcyjnego, że tam było pole czy trawa, która nie wyglądałaby dobrze i te zdjęcie by nie było jakby doświetlone, byłoby ciemne tam na dole. A więc yy, sam tutaj użył światełek takich jak na choinkę. E, lub też użył pryzmy, z czego jest dosyć słynny, a światło, jakieś źródło światła lampki na, na ziemi, czy też lampkę miał w ręku, on często używa lampki LEDowej. E, i, ale wydaje mi się, że użył światełek takich jak od choinki, my używamy takich światełek również. Nosimy takie światełka ze sobą, może mieć się w kieszeni, sam ma taką torbę, którą ma zawsze na plecach e, przewiesioną, takiego, takiego slinga e, i tam ma właśnie takie rzeczy, czyli pryzmę. E, mm, Yy, lampki, yy, lampę taką ledową, yy, różnego rodzaju rzeczy, które pozwolą. Możecie wziąć, jeżeli widzicie, że coś jest nieatrakcyjnego na, kadru, na kadrze, możecie wziąć bło trawę i przyłożyć do miejsca, gdzie ten ten zasłonić to i stworzyć tak zwane tło, które jest z przodu, po angielsku nazywane foreground yy, i po pierwsze, ona będzie fajnie rozmyta, po drugie, będzie nadawało temu, temu zdjęciu właśnie ramę. Tak jak tutaj widzimy, że to zdjęcie ma właśnie tą ramkę taką w postaci tych światełek i czegoś, czego nie było na zdjęciu, co zostało jakby dodane sztucznie przez niego. Może to był element dekoracji, może to było na stołach, impreza była na zewnątrz, ale zostało to jakby dodane, to nie jest element krajobrazu. Symetria jest kolejną zasadą, która bardzo fajnie wygląda właśnie na zdjęciach ślubnych. Czasami staramy się je używać, ale bardzo często, bardzo rzadko jest znaleźć idealny pokój, gdzie rzeczy będą symetryczne, gdzie, rzeczy będą, gdzie okna będą, tak jak tutaj symetrycznie, gdzie coś będzie symetrycznie, atrakcyjnie wyglądać i te zdjęcie upiększy. Jerry Jonis, Jonis, widzicie, jest idealny pokój. Panna młoda umieszczona centralnie, czyli znowu złamany, złamany, złamana zasada trójpodziału, ale zasada symetrii utrzymana. Można zrobić takie zdjęcia, można by dodać w Photoshopie, na przykład zrobić zdjęcie z jednej strony, a z drugiej strony po prostu dorzucić odbicie lustrzane ale yy, znowu możliwe, że nie byłoby takiego samego efektu i pamiętajcie o tym, że klienci też wiedzą, gdzie są i potem patrząc na zdjęcie, czasem zapytają, jak wyście to zrobili. E, przecież tam było tylko jedno okno, nie cztery, albo przecież tam nie było e, e, nieba, e, byliśmy na, e, na staliśmy na trawie, a nie, a nie staliśmy na. A tam, tam, tam nie było szkła żadnego, tam nie było żadnego e, żadnego e, żadnego odbicia. I zobaczcie na tym zdjęciu. Tutaj jak najbardziej zastosowana zasada trójpodziału, również zastosowana zasada zło, również zastosowana zasada podziału tła, czy horyzontu. Widzimy pomimo tego, że horyzontu tutaj tak naprawdę nie ma, ale widzimy, że dwie trzecie na górze zdjęcia jest ma dwie trzecie, a na dole 1/ trzecia. E, tak, także para umieszczona tutaj, te zdjęcie zrobione przez e, znowu Lanego i e, e, Erikę, ale e, two months, ale i mm, e, zdjęcie zrobione bardzo świadomie, Oni, tych, zdjęć, tych zdjęć widziałem dużo, e, te kadry następowały po sobie, widziałem również króciutki filmik jak one zostały zrobione, także e, tutaj było dużo ustawiania, ale... Para bardzo, bardzo doceniała i oni zostali właśnie zatrudnieni przez to, co robią, tak, czyli przez to, w jaki sposób te robią te zdjęcia, gdzie robią te zdjęcia. A więc tutaj bardzo mocno zachowana ta zasada trójpodziału która czyni to zdjęcie jeszcze bardziej um, interesującym. Zobaczcie, tam gdzie ta para jest umieszczona, to zdjęcie również w tym miejscu jest najjaśniejsze. E, tam te elementy kadru y, są y, współgrają kolorystycznie, a tutaj jest y, tutaj również współgrają, bo to po prostu jest lustrzane odbicie, to jest odbicie telefonem od dołu, tak? E, więc jest od, na, na ciemnym ekranie, tak to wygląda, jakby był ekran jasny lub też lustro, to by tak nie wyszło. I widzimy, jak yy, y właśnie te kolory tutaj współgrają, yy, gdzie to zdjęcie właśnie jest zbudowane. Yy, yy, ten kadr jest zbudowany właśnie w, yy, na, na zasadzie, na, podczas, przy zachowaniu tych zasad kompozycji. Kolejną zasadą jest zasada yy, przestrzeni negatywnej. Zobaczcie, jak dużo tutaj jest nieba, które można by powiedzieć, że jest. No, byłoby, no, nie ma zachowanej tej zasady trójpodziału. Znaczy jest zasada trójpodziału, bo oni są tam troszeczkę w tym rogu, ale nie ma zasady tej 1 trzeciej, 2 trzecie, Nie ma zasady złotej, złotej, już mówię, jak złotego podziału, ale jest zasada negatywnej przestrzeni. Dlaczego fajnie jest właśnie zostawić, e, zostawić tą, tam, tą negatywną przestrzeń? Ona bardzo dużo tutaj wnosi, bo widzimy, że oni są, tutaj para jest na jakiejś górze, on pomaga jej e, wejść na tą górę, e, czy też do koń na końcu się wspinać. Tak naprawdę to zdjęcie znowu jest na samym dole góry, a zrobione w ten sposób, żeby wyglądało dobrze. I w momencie, gdy oni są umieszczeni, para jest umieszczona, na, czyli temat zdjęcia umieszczony jest na tym niebieskim tle, czystym tle, powoduje, że to zdjęcie właśnie jest takie bardziej przyjemniejsze dla oka. I tu zdjęcie, gdzie mega jest zachowana, ta zasada złotego podziału, czyli tak zwany po angielsku Golden Ratio boska proporcja, podział harmoniczny. I mówimy tutaj właśnie o tym, o tym ślimaczku takim, tak? Że, że te wszystkie inaczej to zdjęcie, które widzi osoba, która ogląda zdjęcie, linie prowadzą do tego tematu zdjęcia, który jest umieszczony na zasadzie. W zasadzie trójpodziału. Zobaczcie, gdzie jest umieszczona twarz panny młodej i jak te linie tutaj prowadzą do linii okna, linie ramki okna prowadzą do jej twarzy. Wielu fotografów nie przekazałoby takiego zdjęcia, gdzie część twarzy, część głowy, część postaci jest jakby ucięta. W tym wypadku, moim zdaniem, to zdjęcie bardzo mocno. Gra, y, bardzo działa, jest super. Zobaczcie, y, pomimo tych zasad, pamiętajcie, zasady nie do końca są takie ważne. Łamanie ich również nie do końca jest takie ważne, bo liczy się jeszcze światło. I emocje, światło, emocje, kompozycja. Dla mnie ważne są te trzy rzeczy. I w tej kolejności jeżeli mam dobre emocje, ja zrobię to zdjęcie, ale będę się starał, żeby przejść do lepszego światła, czyli światło będzie dla mnie ważniejsze niż te emocje. A dopiero kompozycja, ponieważ. Jeżeli ja będę czekał na kompozycję, y, lub też będę starał się y, kompozycyjnie zdjęcie zrobić dobrze, mogę przegapić emocje y, i nie do końca może będę w dobrym świetle. Więc, więc ja tę kompozycję stawiam na, na końcu y, i nie zawsze o niej myślę. Y, możemy za, wiele rzeczy poprawić w postprodukcji, y, ale y, nie zawsze trzeba o niej myśleć o tej kompozycji jest ważna bo tym możemy się wybić, tym możemy się wyróżnić i tym możemy zwrócić uwagę potencjalnego klienta lub też zadowolić klienta już, którego mamy. Następną rzeczą będzie, będzie, będzie strzelanie, robienie zdjęć poprzez coś. Ja bardzo lubię, inaczej, fajnie wyglądają zdjęcia zrobione przez coś, przez pryzmę, przez szkiełko, przez yy, szybę, yy, świadomie, tak? Czyli na przykład robiąc zdjęcie tutaj Panny Młodej. Tu zrobił zdjęcie Tylo Jackson. I jest, widzimy w tle, w odbiciu tym jest jakiś, jest charakter miejsca. To jest zdjęcie zrobione w Elora Mill. To jest takie, to jest takie miejsce, takie, takie venue, takie miejsce weselne, ślubu i wesela, gdzie wszystko jest zrobione z drzewa a że ta panna młoda, z tego co wiem, bo słyszałem historię, lubiła właśnie te miejsce, oni mieszkają w domkach kanadyjskich, w takich zrobionych z drzewa itd. To jest w Kanadzie i to właśnie pokazuje ten charakter. Poza tym panna młoda jest już przygotowana, ubrana, zaraz będzie wychodzić, a ostatnią rzeczą jest to, że tutaj są też te emocje, ona jest po prostu tutaj zadowolona na zdjęciu. Kolejną rzeczą będą linie. Znowu zdjęcie Taylora Jacksona, linie wiodące. Na tym zdjęciu widać, tutaj dużo trzeba mówić, złamana zasada podziału. na tym zdjęciu, ale linie, linie wiodące. Wiodące linie? Linie wiodące? Zasada linii wiodących? Jakoś tak. Widzimy od dołu droga, od góry... Idzie trochę zygzakiem, linie, prowadzą prowadzą nas do, do przedmiotu, do tematu zdjęcia, jak i również tutaj zasada tego, te dwie, dwie trzecie, jedna trzecia tego horyzontu, tutaj jest zachowana. Koloru również mogłoby, o, mogłoby być, ale oni musieliby iść po lewej, a to jest prawdziwe zdjęcie. To nie jest zdjęcie z sesji stylizowanej, to jest prawdziwe zdjęcie, gdzie oni po prostu idą sobie drogą. Jeżeli szliba bardziej po lewej stronie i byliby, ich postacie byłyby. Z całości na drodze. Fajnie były, byliby jeszcze zamknięci w ramię. Jeżeli to zdjęcie by zrobił, robiłby sam, sam Hurt. Wydaje mi się, że właśnie ich by tutaj yy, skierował, wytłumaczyłby im o co chodzi i zrobiłby to yy, właśnie w ten sposób, żeby jeszcze ta ich ta linia między innymi, między innymi w środku drogi ich przedzieliła. Kolejną rzeczą i fotografem, którym, o którym będę mówił w kolejnych filmach jest Victor Lax. Jest to fotograf z Hiszpanii, fantastyczny facet, ale będę mówił właśnie o tych, o tych fotografach, których lubię. I on używa tych zasad podziału. On bardzo lubi dzielić pary. W fotografii jego te zdjęcia są bardzo podzielone, przedzielone pary, rozdzielone osoby, przedzielone głowy, przecięte pary w różnych miejscach. Widzimy to, jak fajnie to gra. Zobaczcie linie, zasady linii wiodących on bardzo dużo w swoim on ud, 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 używa bardzo dużo telefonów, gdzieś przykłada je po bokach. W każdym bądź razie zobaczcie, jak na tym zdjęciu jest panna moda poobijana Poodbijana. Jak w jaki sposób pan jego głowa i jej głowa jest umieszczona w jego torsie. Zobaczcie, jego, jej twarz idealnie jest umieszczona na jego marnarce. Również w odbiciu też nie jest jakoś, w jakiś sposób przedzielona. W kolejnym odbiciu jej włosy z, zlewają się z jego marnarką, a więc. Więc to wszystko bardzo mocno gra. Zobaczcie kolejne zdjęcie, jak ich... Yy, to, tutaj też jest za, za, zastosowana zasada perspektywy. Yy, zobaczcie, w jaki sposób... Często, często yy, yy, stosowane jest to na przykład w Paryżu, gdzie chcemy, żeby... Gdzie ludzie, którzy, ci, ci tam goście, którzy sprzedają tam wam te małe figurki, oni mówią jeszcze, a ja zrobię wam zdjęcie, zrobię wam zdjęcie, bierze od was aparat i mówi, żebyście wyciągnęli palca. i... I dotykacie czubka wieży Eiffla, albo w Egipcie dotykacie czubka piramidy. Tak? Zasada właśnie jest tej... tej yy... I zgubiłem. To, co przecież wcześniej powiedziałem. Zasada tego... No, no nie, 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 nie pomyślę teraz. W każdym bądź razie tej perspektywy. O, perspektywy. Właśnie. Więc, więc ta perspektywa ważna jest też, o ile umiecie inaczej, o ile w tym miejscu będzie to współgrać. Tak? i z, 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 zrobicie ją właśnie w sposób fajny tak jak tutaj tak e, ręce są e, przydzielone liniami znowu zobaczcie e, tutaj zastosowana jest zasada znowu trójpodziału ponieważ ten temat zdjęcia jest właśnie w tym przecięciu tych linii e, ich ręce zamknięte są w tych kształtach jak i również zasada perspektywy bardzo dużo zdjęć tutaj bardzo dużo tutaj zasad zastosował Wiktor. E, ostatnie zdjęcie e, Wiktora również zastosowana zasada złotego podziału, tego podziału harmonicznego. Zobaczcie jak y, y, linia y, welonu prowadzi y, y, oglądającego do miejsca, gdzie zrobione jest zdjęcie, w sensie do tematu zdjęcia, czyli do, y, do tego właśnie przecięcia tych linii. Y, no Wiktor jest, Wiktor bardzo mocno patrzy na te zdjęcia, y, jakie robi. Tutaj zobaczcie ostatnie zdjęcie znowu Wiktora. Przy mówiłem, że ostatnie, więc teraz będzie ostatnie, gdzie zastosowana jest właśnie zasada perspektywy. W trawie po prostu para zrobiona jest, jest wyżej. Ich twarze e, są e, umieszczone na tle nieba. Jeżeli by były pomiędzy gdzieś trawą, nie byłoby ich widać, byliby nieatrakcyjni itd., tak itd., tak a są umieszczeni tutaj na tle nieba. Również zasada 2 trzecie, 1 trzecia jest tutaj bardzo mocno zastosowana. Zasada perspektywy, zasada tej co powiedziałam na początku, czyli tego, że może tam było mega nieatrakcyjnie, może było e, ta trawa wyglądała bardzo brzydko, ale w momencie kiedy ona była przed tym tłem, czyli tym foreground, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, e, to e, z, zdjęcie jest mega atrakcyjne, kolory mega współgrają, e, bardzo bardzo fajnie zdjęcie zrobione e, przez Wiktora. Wiktor jak robi te zdjęcia, to mówi, że to jest lax foto. Jak zrobić lax foto? Ale o tym powiem w następnym filmie. E, także e, nie myślcie, że na każdym e, ślubie i weselu będziecie mieli właśnie tę e, możliwość zastosowania wszystkich zasad, albo nawet i chociażby jednej. Znaczy inaczej, jedną pewnie będziecie mogli, czy dwie, ale e, to nie o to chodzi, żeby cisnąć. Musimy tu zastosować wszystkie zasady, czy. Połowę, które znamy, czy coś. Będziecie to widzieć w momencie, kiedy będziecie zmuszać się do zastosowania tych zasad podczas ćwiczenia, podczas wyjścia z psem, z aparatem, podczas wyjścia robienia zdjęć dzieciom, którzy grają w piłkę i tak dalej, i tak dalej, albo podczas wakacji. Tak więc ćwiczcie, stres, stosujcie te zasady, zdjęcia będą naprawdę fajniejsze. I jeszcze jedno. Zasadą kompozycji, żeby ludziom nie wychodziło nic z głowy, zobaczcie, żeby mi nie było tak, że tutaj nagle przedłużenie. Powinienem być teraz najlepiej by było, jakbym był tu. O, zobaczcie, jak. I to wtedy te, ta moja postać jest taka czystsza, tak? Zobaczcie, jestem wtedy na tym tle, a nie, że tutaj mi coś wychodzi z głowy, albo jeszcze lepiej, jakby mi na przykład lampa wychodziła z głowy, tak? Może to by, byłoby zdjęcie śmieszne jakby pan młody miał taką lampę, ale, ale na pewno nie byłoby dobrze, jakby palma wychodziła z głowy albo słup uliczny. Jakby były dwa słupy uliczne, może ta para powinna stać pomiędzy tymi słupami i już wtedy te linie by y, tworzyły naturalną ramę i te zdjęcie wyglądałoby naprawdę atrakcyjnie, nawet jak te słupy uliczne byłyby w jakimś y, w jakiejś dzielnicy, gdzie y, mury nie wyglądają dobrze i tak dalej, ale to by powodowało, że to zdjęcie właśnie zaczyna, zaczyna być bardziej interesujące. A wtedy umieszczenie ich centralnie w dole kadru, a na górze czegoś, albo w górze kadru, a na, górze, a na dole zastosowanie jakiegoś pryzmatu, czy też odbicie telefonem, jeżeli ma sens yy, może na przykład nieba, albo czegoś innego yy, nadałoby charakteru. Tak? Także starajcie się Pomyśleć nad tymi zdjęciami, rozłożyć się na czynniki pierwsze i starać się stosować yy, zasady po to, ażeby później świadomie je łamać.